Roztacza się przede mną niezbadany ocean prawdy. Sir Isaac Newton. Czeka nas wyprawa w głąb wszechświata. Zapraszamy na kosmiczny front. Dzisiejszą podróż rozpoczynamy w górach środkowej Japonii, w laboratorium położonym kilometr pod ziemią. Na miejsce dojeżdża się szybem nieczynnej kopalni. Od wiosny 2011 roku działa tu gigantyczna aparatura. To detektor ciemnej materii pod nazwą X-MAS. Przyrząd ma ułatwić naukowcom zidentyfikowanie czegoś, co jest nieuchwytne w bezpośrednim oglądzie. Chodzi o zagadkową substancję noszącą nazwę ciemnej materii. Głównym elementem urządzenia jest kula o średnicy metra. W środku znajdują się detektory scyntylacyjne, wykrywające rozbłyski kryształów w zetknięciu z ciemną materią. Ciemna materia jest kluczem do poznania początków wszechświata. Ale dopiero w XXI wieku naukowcy przekonali się o jej istnieniu. Gdyby nie było ciemnej materii, nie byłoby też ludzi. Wiemy już, że ona istnieje, lecz nie wiemy, czym jest. Do niedawna naukowcy uważali, że wszystko we wszechświecie, od świata ziemskiego po gwiazdy na niebie, jest zbudowane z materii złożonej z atomów i cząsteczek. Jednakże dane pochodzące z rozmaitych źródeł świadczą o istnieniu niezidentyfikowanej, tajemniczej materii. Jest jej naprawdę sporo. Tak zwanej ciemnej materii jest 5 razy więcej niż materii widzialnej. Jednakże nasze zmysły jej nie postrzegają. Między naukowcami z całego świata trwa właśnie ostra rywalizacja o zdobycie namacalnych dowodów istnienia ciemnej materii. Aby ją zidentyfikować, w Europie badacze próbują odtworzyć warunki, jakie towarzyszyły powstawaniu wszechświata. Uczeni amerykańscy rozpoczęli eksperyment oparty na założeniu, że ciemna materia przekształca się w słabe impulsy elektryczne. Szukamy igły w stogu siana. Lecz kiedy już otworzymy nieznane drzwi, ujrzymy za nimi zupełnie nową rzeczywistość naukową. Skąd naukowcy wiedzą, że ta nieuchwytna substancja w ogóle istnieje? Skąd wiedzą, że przenika wszechświat, mimo że jej nie widać? Oto opowieść o ciemnej materii i o badaczach, którzy zapamiętale jej poszukują. Kosmos. Poznajemy zagadki i granice wszechświata. Na tropach ciemnej materii.
Powietrza nie widzimy, ale znamy jego skład. I choć ciemnej materii jest znacznie więcej, nikt nie wie, z czego się ona składa. Owa tajemnicza substancja stanowi około 85% materii Wszechświata. To japońskie laboratorium powstało w nadziei, że wreszcie uda się dostrzec ciemną materię. Wiosną 2010 roku po raz pierwszy wpuszczono do laboratorium telewizję. Właśnie zamontowano tu super czułe detektory światła, zwane fotopowielaczami. Tylko dlaczego naukowcy muszą montować je głęboko pod ziemią? Dlatego, że grube skały chronią aparaturę przed wpływem innych rodzajów materii. Yoichiro Suzuki z Uniwersytetu Tokijskiego uważa, że to swoiste podziemne obserwatorium rozwiąże jedną z największych zagadek Wszechświata. Otacza nas tutaj mnóstwo cząstek ciemnej materii. Może nawet aż 3000 na metr kwadratowy. Pędzą one z prędkością 270 km na sekundę. Przez nasze ciała przenikają ogromne ilości ciemnej materii. Wygląda to tak, jakby zaatakowała nas potężna burza. Tkwimy pośród gigantycznej nawałnicy ciemnej materii. Wielu naukowców, podobnie jak profesor Suzuki, uważa, że ciemna materia jest zbudowana z tak zwanych cząstek supersymetrycznych. Jednakże tropienie ich okazało się zadaniem bardzo żmudnym. Przede wszystkim, skąd wiadomo, że ciemna materia w ogóle istnieje? To jest Instytut Naukowy Carnegiego w Waszyngtonie. Odbyło się tu przyjęcie z okazji 45-lecia pracy w placówce pionierki badań nad ciemną materią. Otrzymujesz także naszą rubinową odznakę. Vera Rubin, lat 82. To ona opublikowała dane, które stały się punktem wyjścia do poszukiwań ciemnej materii. Gwiazdy fascynowały ją od dziecka. W liceum zaczęła obserwować kosmos za pomocą teleskopu domowej konstrukcji. Na studiach postanowiła zostać zawodowym astronomem. Przedmiotem jej badań były pomiary prędkości gwiazd w galaktykach. Na przykład w galaktyce Andromedy setki miliardów gwiazd wirują wokół jej centrum. Vera Rubin wymyśliła sposób mierzenia prędkości gwiazd zaznaczonych tutaj na czarno. Galaktyki są tak bardzo odległe od Drogi Mlecznej, że ruch gwiazd, które skupiają, jest niewidoczny z Ziemi. Prędkość tych gwiazd można jednak określić, mierząc długość fal świetlnych przez nie wysyłanych. Let me show you what it looks like.
Obraz otrzymany z teleskopu wygląda tak. To jest widmo gwiazdy. Na jego podstawie możemy dokładnie ustalić prędkość gwiazdy. Powszechnie znany jest fakt, że ton świstu przelatującego samolotu albo innego szybko mknącego obiektu się zmienia. Podobnie dzieje się z promieniowaniem świetlnym, a także z ruchem gwiazd. Identyczne zjawisko dotyczy światła. Zbliżający się obiekt wysyła krótsze fale, a jego barwa staje się bardziej niebieska niż w rzeczywistości. Gdy się oddala, fale się wydłużają, a kolor czerwienieje. Na tej samej zasadzie, mierząc zmiany długości fal świetlnych, astronom obliczyła prędkość gwiazd. Wyniki były zaskakujące. Gwiazdy mknęły znacznie szybciej niż sądzono. Dlaczego w takim razie nie wyleciały z macierzystych galaktyk? Jedynym wytłumaczeniem było istnienie niewidzialnej siły, która więziła gwiazdy w galaktykach. Okazało się, że w kosmosie jest znacznie więcej materii, niż przypuszczaliśmy. Potwierdziły to obliczenia. Odkrycie to, dokonane w 1970 roku, zwróciło uwagę świata na ciemną materię. Sugestia, że galaktyki zawierają ogromne ilości niewidzialnej substancji, została ostro skrytykowana przez środowisko naukowe. Reakcja była bardzo... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Wszyscy byli na nie. Koledzy uważali, że się mylimy, że wyniki nie są miarodajne. Kiedyś jeden z nich, wielki astronom, przez cały wieczór klarował mi, co zrobiłam źle i dlaczego wyniki są takie, a nie inne. Mimo chłodnego przyjęcia w środowisku, niezrażona astronom kontynuowała badania. W młodości nie została przyjęta na studia tylko dlatego, że była kobietą. Tamto doświadczenie pomogło jej teraz w walce z uprzedzeniami kolegów. Do końca lat 70. Vera Rubin sporządziła wykresy ruchu gwiazd w ponad 100 galaktykach. Jej ustalenia dowodziły, że gwiazdy poruszają się szybciej niż oczekiwano. Potwierdzały niezbicie, iż istnieje jakaś niewidzialna siła, która oddziałuje na gwiazdy. To chyba pierwszy przypadek w dziejach astronomii, kiedy istnienie czegoś w kosmosie wysnuto na podstawie analizy sił grawitacyjnych, a nie dzięki bezpośredniej obserwacji. Tym bardziej, że chodziło o coś, co występuje powszechnie. Bez zgłębienia istoty tego czegoś, obraz galaktyk będzie niepełny. Co było źródłem siły, która nie pozwalała galaktykom się rozpaść? W latach 80. na poszukiwanie ciemnej materii wyruszyły zastępy naukowców.
Pierwsza hipoteza, która przypadła do gustu wielu uczonym, głosiła, że ciemną materię tworzą ciemne gwiazdy, nieuchwytne za pomocą teleskopów. David Bennett z Uniwersytetu Notre Dame należał do tych, którzy utożsamiali ciemną materię z ciemnymi gwiazdami nieemitującymi światła. Gwiazdy, które nie świecą, łatwiej nam sobie wyobrazić jako obiekty podobne do planet Układu Słonecznego, a więc jako ciała o bardzo niewielkiej masie w porównaniu do ich świecących odpowiedników. W połowie lat 80. naukowcy wiedzieli już, że we Wszechświecie jest mnóstwo gwiazdowych karłów, czarnych dziur oraz obiektów o ogromnej masie, które nie emitują światła, ale wytwarzają ogromne siły grawitacyjne. Aby uznać, iż na ciemną materię składają się ciemne gwiazdy, należało potwierdzić ich istnienie i to w mnogości znacznie przekraczającej liczbę gwiazd świecących. David Bennett sięgnął po zjawisko soczewkowania grawitacyjnego. Przewidział je już Albert Einstein w 1936 roku. Z jego teorii wynikało, że promienie świetlne wysyłane przez gwiazdy mogą się uginać pod wpływem ogromnych sił grawitacyjnych. Ciemna gwiazda, przesłaniając stopniowo gwiazdę świecącą, wywołuje przejściowy wzrost jej jasności. Potem wszystko wraca do normy. Ta latarka posłuży nam za gwiazdę emitującą światło. Kieliszek reprezentuje obiekt przesuwający się przed nią, który zakłóca jej obraz. Na skutek tych zaburzeń gwiazda świeci najpierw jaśniej, a potem znowu ciemniej. Plan był prosty. Znaleźć gwiazdy, których jasność wzrasta przejściowo. Jeśli ciemną materię rzeczywiście tworzą ciemne gwiazdy, zlokalizowanie ich było tylko kwestią czasu. Jeden z kolegów Davida Bennetta studził jego optymizm. Napisał, że mój entuzjazm wynika z faktu, że brak mi doświadczenia w obserwacjach i nie wiem, jak trudnego wyzwania się podjąłem. Ja pomysł uważałem za znakomity, bo eksperyment albo potwierdzi obecność ciemnej materii, albo ją wykluczy. Idea Davida Bennetta natychmiast zyskała wielu zwolenników. Szybko powstał zespół 25 badaczy z 6 krajów do poszukiwania potężnych, ciemnych gwiazd. Służył im do tego superczuły teleskop obserwujący wybrany rejon nieba, który został podzielony na 82 sektory. Codziennie naukowcy analizowali jasność ponad 10 milionów gwiazd. Po 3 latach obserwacji odkryli coś, co przyniosło im ogromny rozgłos. W czasopiśmie naukowym Nature ukazały się zdjęcia gwiazdy, której blask rozbłysnął bardzo jasno, a potem przygasł. Badacze na całym świecie wpadli w zachwyt, że istnienie ciemnych gwiazd zostało potwierdzone. Pamiętam, że byłem ogromnie podekscytowany. Akurat prowadziłem seminarium. Dopisywałem wzory na tablicy, a po głowie chodziło mi pytanie, czy ciemna materia została naprawdę odkryta? Z
Z czasem pogląd, że ciemną materię tworzą ciemne gwiazdy, zaczął tracić zwolenników. Przez 7 lat zespół Davida Bennetta odkrył zaledwie 13 ciemnych gwiazd. Krytycy grzmieli, że jeśli ciemne gwiazdy tworzą ciemną materię, to należało odkryć ich tysiące. Zespół Bennetta zakończył badania, dowodząc wbrew intencjom, że ciemne gwiazdy nie są jedynym źródłem potężnych sił grawitacyjnych. Nie można wykluczyć, że w niektórych galaktykach powstało znacznie więcej brązowych karłów niż w innych. To jest możliwe, ale dość trudne do wykazania. Moim zdaniem jednak większość ciemnej materii ma inną postać. Kiedy David Bennett tropił ciemne gwiazdy, inny badacz postanowił wykryć ciemną materię w odmienny sposób. Mitsuhiro Nakamura z Uniwersytetu w Nagoi zajmuje się fizyką cząstek, która poczyniła ogromne postępy w drugiej połowie XX wieku. Naukowiec wyszedł z założenia, że ciemna materia składa się z cząstek elementarnych. Cząstki elementarne bardzo dobrze pasują do ciemnej materii. Kosmologia i fizyka cząstek wzajemnie się przenikają. Cząstki elementarne ułatwiają zrozumienie wielkiego wybuchu. Poszukiwanie nowych pierwiastków trwa od starożytności. W latach 70. sporządzono listę cząstek składających się na materię. Wykaz obejmował elektron, 6 rodzajów kwarków oraz inne cząstki. Spoistość zapewnia im wymiana takich cząstek jak fotony i gluony. Uważano, że cała materia we wszechświecie stanowi różne kombinacje 25 cząstek z listy. Na przykład protony składają się z dwóch górnych i jednego dolnego kwarka, zlepionych gluonami. Protony i elektrony związane fotonami tworzą atomy wodoru. Naukowcem, który sporządził listę cząstek elementarnych, był Toshihide Masukawa, laureat Nobla w 2008 roku. Prace noblisty i innych fizyków odwoływały się do tak zwanego modelu standardowego. W tamtych latach obowiązywał pogląd, że model standardowy wyjaśnia wszystkie zjawiska we wszechświecie. Potrafiliśmy przewidzieć skutki niemal każdego eksperymentu. Nawet przed rozpoczęciem umieliśmy obliczyć jego wyniki. Za każdym razem wszystko się zgadzało. Osiągaliśmy bardzo wysoką dokładność przewidywań. Teorię nieustannie rozwijaliśmy, aż w końcu wszyscy zaczęli ją nazywać modelem standardowym. Mitsuhiro Nakamura był przekonany, że składniki ciemnej materii muszą znajdować się na liście stworzonej na podstawie modelu standardowego. Zawężenie grona kandydatów nie zajęło wiele czasu. W pierwszym rzędzie zostały wyeliminowane składniki zwykłej materii, czyli kwark górny, kwark dolny i elektron. Następnie cząstki, które je spajają, gluon i foton.
W końcu fizyk skreślił najbardziej niestabilne cząstki elementarne. Pozostały jedynie trzy rodzaje neutrina. Było wiadomo, że wszechświat bardzo obfituje w neutrina i że potrafią one przenikać przez zwykłą materię. Znakomicie więc pasowały do ciemnej materii. Uważano powszechnie, że w kosmosie jest mnóstwo neutrin. Kilkaset milionów razy więcej niż atomów. Można powiedzieć, że w kosmosie królują neutrina. Jeśli neutrina mają masę, choćby kilkaset milionów razy mniejszą od masy atomu, łącznie będą ważyć znacznie więcej niż wszystkie atomy we Wszechświecie. Idealnie pasują do ciemnej materii. Jeśli okaże się, że masa pojedynczego neutrina przekracza określoną wartość, dylemat ciemnej materii zostanie rozwiązany. Dlatego Mitsuhiro Nakamura wraz z kolegami zaczął mierzyć masę neutrin różnymi urządzeniami własnej konstrukcji. W tym samym czasie inni badacze japońscy także poszukiwali neutrin. Zespół z Uniwersytetu Tokijskiego posługiwał się gigantycznym urządzeniem pod nazwą Super Kamiokande. Dzięki wyposażonemu w 10 tysięcy czujników optycznych detektorowi, naukowcy precyzyjnie zmierzyli masę neutrin. Okazało się, że nawet najcięższy ich rodzaj nie osiąga nawet 1/100 masy postulowanej przez profesora Nakamurę. Neutrina jako składnik ciemnej materii zostały zdyskwalifikowane. Byliśmy głęboko przekonani, że odkryjemy ciemną materię. Nie wiem jak koledzy, ale ja miałem całkowitą pewność. Szczerze mówiąc, przeżyłem rozczarowanie. A zatem i ciemne gwiazdy, i neutrina wypadły z rywalizacji o miano ciemnej materii. Teorii alternatywnych nie brakowało. Z końcem XX wieku badania jednak straciły impet. W poszukiwaniu ciemnej materii Vera Rubin zawsze wyprzedzała swoje czasy. Kiedy naukowcy zboczyli z tropu, astronom była już po 70, ale nie zarzuciła obserwacji. Żeby oglądać gwiazdy, nie musiałam wstawać z łóżka. Widziałam je przez okno. To ciekawsze zajęcie niż sen. Kontynuując karierę zawodową, astronom próbowała ponownie zainteresować kolegów ciemną materią. Zasugerowała rozpoczęcie nowych badań. Nie wiedziałam, czy coś przeoczyliśmy, czy sama czegoś nie dopatrzyłam. Od samego początku błądziliśmy po omacku, więc uznałam, że nie należy rezygnować. Zgodnie z oczekiwaniami Very Rubin, w XXI wieku pojawiło się mnóstwo nowych informacji. W roku 2001 wyruszyła w kosmos sonda WMAP.
Jej zadaniem było sporządzenie dokładnej mapy mikrofalowego promieniowania tła. Na podstawie zmian tego promieniowania można określić temperaturę w różnych rejonach kosmosu, co z kolei pozwala obliczyć masę całej materii we Wszechświecie. Wyniki były zdumiewające. Okazało się, że suma masy całej widzialnej materii i gazów międzygwiazdowych stanowi zaledwie 15% całej materii we Wszechświecie. W ten sposób potwierdziło się, że pozostałe 85% to substancja nieznana. Skoro nie wiemy, co stanowi owo 85%, dobrze byłoby to zidentyfikować. Ten, kto tego dokona, na pewno dostanie Nagrodę Nobla. Wielki wybuch nastąpił 13,7 miliarda lat temu. Powstało wtedy wiele rodzajów materii. Czy gdyby wówczas nie było ciemnej materii, wszechświat mógłby ewoluować? Po miliardzie, a nawet 10 miliardach lat, materia nie byłaby w stanie połączyć się pod wpływem własnej grawitacji. Na niebie nie zaświeciłaby żadna gwiazda. Bez gwiazd nie powstałby wodór ani tlen, pierwiastki niezbędne do życia. Ta symulacja uwzględnia istnienie ciemnej materii. Z chwilą narodzin Wszechświata siły grawitacyjne ciemnej materii sprzyjają formowaniu się materii zwykłej. Po 300 milionach lat jest jej dostatecznie dużo, by zaświeciła pierwsza gwiazda. Ciemna materia wpływa także na formowanie się galaktyk, które zaczynają powstawać miliard lat po wielkim wybuchu. Później niezliczone galaktyki utworzyły wielkoskalową strukturę Wszechświata, układającą się we wzór przypominający bąbelki lub sieci. Ona także nie powstałaby bez udziału sił grawitacyjnych ciemnej materii. Mówiąc wprost, gdyby nie ciemna materia, Wszechświata w obecnej postaci by nie było. Bez udziału ciemnej materii nic by nie powstało. Do narodzin gwiazd i galaktyki konieczna jest jej współobecność. Siły grawitacyjne ciemnej materii są nieodzowne w tym procesie. Jedna z symulacji Naokiego Yoshidy pozwoliła lepiej zrozumieć naturę ciemnej materii. Badacz ustalił, że jeśli ciemna materia odgrywa kluczową rolę przy powstawaniu gwiazd i galaktyk, masa jej cząstek powinna być od kilkudziesięciu do wielu tysięcy razy większa niż atomu wodoru. Naoki Yoshida doszedł do takiego wniosku po zestawieniu swoich symulacji z wynikami innych badań.
Jeśli cząstki ciemnej materii byłyby lekkie, nigdy nie doszłoby do jej powstania. Choć zachodzi między nimi słabe przyciąganie grawitacyjne, to i tak chaotycznie krążyłyby po całej przestrzeni. Na początku istnienia Wszechświata ciemna materia była jednak ciężka, więc zbijała się w ciasne skupiska. Prawdopodobnie takie zagęszczenia powstały w całym Wszechświecie. Skupiska ciemnej materii przypominały pod tym względem cięższe pierwiastki jak żelazo czy uran. Co mogło być ową cząstką tysiąckrotnie cięższą od atomu wodoru? Nigdzie jej nie odnaleziono. Klucz do zagadki ciemnej materii znalazł się w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Pierre Ramon jest fizykiem teoretykiem. Jego najsilniejszą bronią nie są obserwacje ani eksperymenty, lecz matematyka, która służy mu do ujawniania praw fizyki. Na skomplikowane pytania zawsze można znaleźć proste odpowiedzi. Ten zdumiewający fakt nieodmiennie mnie fascynuje. Podczas przerwy na lunch naukowiec zaprasza kolegów na debatę poświęconą roli matematyki w fizyce. Come on. Hayaku, hayaku. Yeah, yeah. Come on in. Hi. Okay. Swoboda myślenia i nieskrępowana wymiana poglądów to, zdaniem Pierre'a Ramonda, najkrótsza droga do odkrycia praw fizyki. Jego głównym celem jest stworzenie nowej teorii, która zastąpi model standardowy i będzie od niego szersza oraz elegantsza pod względem matematycznym. Za pomocą równań Newtona można opisać w zasadzie wszystko, co nas otacza. Staje się to wręcz nudne, bo każde zjawisko ujmują one perfekcyjnie. Można je modyfikować tylko minimalnie. Podobnie jest z modelem standardowym. Od 40 lat próbuje się go podważyć, ale z mizernym skutkiem. Żaden model fizyczny nie jest kompletny. Teoria wszystkiego to absurd, choć obowiązujące prawa wciąż ulepszamy. Jednym z ulepszeń zaproponowanych przez Pierre'a Ramonda było zjawisko, którego jego zdaniem nie obejmuje model standardowy, a mianowicie supersymetria. Okazało się, że koncepcja ta ma zaskakujące związki z ciemną materią. Na czym polega supersymetria? Ta bardzo wyrafinowana teoria jest dla laików niezrozumiała, dlatego Pierre Ramon posługuje się następującym przykładem. Macham ręką. Jeśli spojrzeć w lustro, to widać w nim moją lewą dłoń. Proszę sobie wyobrazić, że jestem cząstką, która wygląda akurat tak jak ja, a po drugiej stronie lustra jest jej supersymetryczny odpowiednik. Naukowiec dostawia kolejne lustro. W tę stronę, nieco bliżej. Jeśli teraz spojrzy się w to lustro, widać, że macham prawą dłonią. To jestem ja. Tam jest moja antycząstka. A tutaj znowu ja, ale nieco przesunięty. Analogia sprowadza się do tego, że nastąpiły dwa przekształcenia supersymetryczne, a ja się przesunąłem.
Zdaniem Pierre'a Ramonda, supersymetrię łączy z ciemną materią pewna ważna okoliczność. Supersymetria rozwiązuje bowiem znaną od lat ułomność matematyczną modelu standardowego. W modelu standardowym wynik jednego z równań prowadzi do nieskończoności, co z punktu widzenia fizyki nie ma sensu. Jednakże jego idea napotkała przeszkodę. Fizyk musi teraz potwierdzić istnienie cząstek supersymetrycznych, będących lustrzanym odbiciem swoich odpowiedniczek z modelu standardowego. Cienia dowodów na ich obecność we wszechświecie, jego teoria zawisła w próżni. Jednakże elegancja matematyczna rozwiązań Pierre'a Ramonda skłoniła część badaczy do uznania ciemnej materii za cząstkę supersymetryczną. Jednym z nich jest Hitoshi Murayama z Uniwersytetu Tokijskiego. Jego zdaniem poszukiwana przez astronomów ciemna materia i cząstki supersymetryczne wymyślone przez fizyków teoretyków to to samo. Koncepcja ta rozwiązuje za jednym zamachem wiele nierozstrzygniętych dylematów. Ciemna materia została odkryta dzięki obserwacjom astronomicznym. Werze Rubin była ona potrzebna do wyjaśnienia ruchu gwiazd i gazów w galaktykach. W badaniu wielkich obiektów kosmicznych pojęcie ciemnej materii jest bardzo pomocne. Natomiast fizyka cząstek zajmuje się cząstkami najmniejszymi, jak atomy, jądra, protony czy kwarki. Gdy teoria przestaje wystarczać, trzeba sięgnąć po nową, czyli supersymetrię. Ciemna materia może być cząstką supersymetryczną. Astronomia bada obiekty gigantyczne. Fizyka cząstek niewyobrażalnie małe, ale obydwie prowadzą do tego samego rozwiązania. Najnowsze modele teoretyczne przewidują istnienie cząstek supersymetrycznych, w tym i takiej, która jest nawet tysiące razy cięższa od wodoru. Jak wykazują symulacje komputerowe, taka cząstka idealnie pasuje do ciemnej materii. Przenikając świat materialny i nas samych, niedostrzegalna ciemna materia występuje w ilościach znacznie przekraczających materię widzialną. W ten dziwny fenomen trudno nam uwierzyć, ale istnienie ciemnej materii jest niepodważalne. Obecnie naukowcy z całego świata współzawodniczą w poszukiwaniu ciemnej materii. Szczególnie zależy im na odkryciu cząstek supersymetrycznych. Największe kwoty przeznaczono na poszukiwania prowadzone przez Europejską Organizację Badań Jądrowych, CERN. CERN zatrudnia 4000 naukowców z 63 krajów. W wielkim zderzaczu hadronów, największym akceleratorze cząstek na świecie, wywołują oni kontrolowane zderzenia protonów. W tej gigantycznej maszynie o średnicy 9 km
Badacze odtwarzają warunki, jakie istniały tuż po wielkim wybuchu. Wtedy, kiedy mogły powstać cząstki supersymetryczne. Chcą je wytworzyć w warunkach laboratoryjnych. Energia powstająca w zderzaczu odpowiada temperaturze Wszechświata w 1/10 miliardowej części sekundy po wielkim wybuchu. Jesienią zamierzamy stworzyć w naszym laboratorium warunki charakterystyczne dla pierwotnego Wszechświata. John Ellis prowadzi badania w CERN od prawie 20 lat. Jest gorącym zwolennikiem poglądu, że ciemna materia składa się z cząstek supersymetrycznych. Ma pewność, że zostaną one odkryte w CERN. Biada jego oponentom. Ten osobnik źle wyrażał się o mojej ulubionej teorii, którą, jak przypuszczam, potwierdzimy w zderzaczu. To teoria supersymetrii. My nazywamy ją Suzy. Lepiej więc nie pastwcie się nad Suzy. Dlaczego? Bo skończycie jak on. Jeśli by nawet naukowcy wytworzyli cząstkę supersymetryczną, to jak mieliby potwierdzić istnienie obiektów niewidocznych? John Ellis twierdzi, że można tego dokonać, precyzyjnie mierząc energię przed i po zderzeniu protonów. Zazwyczaj przy zderzeniu mnóstwo cząstek powstaje po jednej stronie w postaci energii. Równoważą ją cząstki powstałe po drugiej stronie. Uważa się, że energii po obydwu stronach jest mniej więcej tyle samo. To schemat klasyczny. Ale jeśli uwzględni się ciemną materię, powstaną też cząstki niedostrzegalne. Zostanie wyzwolona niewidoczna energia. Równowaga zostanie zachwiana. Podczas zderzenia protonów powyżej i poniżej ich toru powstają zbliżone ilości energii. Ich wartości się równoważą. Gdyby jednak powstawała ciemna energia, równowaga zostałaby zachwiana. Energia się nie zbilansuje. To dowodziłoby istnienia ciemnej materii. Jestem bardzo szczęśliwy, że uczestniczę w tym eksperymencie od samego początku. W przeszłości musiało upłynąć sporo czasu, zanim takie przedsięwzięcie nabrało rozmachu. Nasz eksperyment powinien zaowocować odkryciami już po roku albo i wcześniej. Gorączkowe poszukiwania ciemnej materii trwają. Szczególnie silnym optymizmem napawają badania japońskie. Detektor X-MAS rozpoczął działalność w kwietniu 2011 roku. Świat naukowy pokłada w nim nadzieję z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że w detektorze zastosowano pionierską metodę wykrywania cząstek supersymetrycznych, z których ma składać się ciemna materia.
Urządzenie wypełnia ciekły ksenon o temperaturze minus 100 stopni Celsjusza. Pierwiastek ten został wybrany dlatego, że jego atomy są 130 razy cięższe od atomów wodoru. Zdaniem naukowców podobną masę mają cząstki supersymetryczne. Wiele wskazuje na to, że masa cząstek ciemnej materii jest zbliżona do masy ksenonu. Podczas zderzenia cząstek o identycznej masie dochodzi do przekazania energii, co nie trudno zarejestrować. Hipotezę japońskiego fizyka ilustruje następująca analogia. Ciemna materia przenika wszystko. Kiedy przechodzi przez ksenon, zazwyczaj też nic się nie dzieje. Ale może się zdarzyć, że ciemna materia uderzy w atom ksenonu i go przesunie. Ponieważ ich masy są zbliżone, energia pierwszego atomu zostanie przekazana drugiemu, tak jak przy zderzeniu kul bilardowych. Jeśli uda się to zaobserwować, obecność ciemnej materii będzie faktem. Istnienie ciemnej materii od 10 lat nie budzi wątpliwości. Nie wiemy tylko, w jakiej postaci występuje. Dlatego musimy zaobserwować ją w działaniu i na tej podstawie zidentyfikować. To kluczowa kwestia. Badacze wiążą też ogromne nadzieje z superczułymi detektorami optycznymi otaczającymi ciekły ksenon. Noszą one nazwę fotopowielaczy i potrafią wykryć najdrobniejsze ilości światła wyemitowanego przez ksenon po uderzeniu przez ciemną materię. Na świecie działa wiele podobnych urządzeń do wykrywania ciemnej materii, ale nasz nowy detektor jest od 50 do 100 razy czulszy od innych. Tutaj ciemną materię wręcz osaczyliśmy. Jeżeli potwierdzimy jej obecność, będziemy zachwyceni. Badacze obserwują przez całą dobę 642 czujniki. 'Szacuje się, że co sekundę przez detektor przechodzi 2000 cząstek ciemnej energii. Któraś z nich powinna uderzyć w atom ksenonu raz na kilka lub kilkanaście dni. Uczeni sądzą, że najpóźniej po roku uda się im zidentyfikować ciemną materię. Czterdzieści lat temu Vera Rubin zauważyła, że w galaktykach istnieje coś, czego nie widać. Tutaj trzymam książki i globusy. Te modele lubię najbardziej. Są bardzo stare. Vera Rubin jest ogromnie zaskoczona, że jej odkrycie doprowadziło do debaty nad supersymetrią i poszukiwania najogólniejszych praw fizyki. Astronom przestrzega, że do zagadek naukowych powinno się podchodzić z pokorą. Miło jest mieć świadomość, że nie wszystko się rozumie. Wśród uczonych panuje przekonanie, iż należy odkryć coś, co opisze cały wszechświat. A wiadomo, że to niemożliwe. Do niektórych modeli wszechświata odnoszę się raczej sceptycznie, bo idą zbyt daleko.
Ale z nauką tak już jest. Badacze robią, co w ich mocy. Snują odważne domysły, wysuwają śmiałe hipotezy. Część idei się sprawdza, inne nie. Bo wiele rzeczy przechodzi nasze wyobrażenia. Poszukiwania ciemnej materii zaczęły się od uporu jednej badaczki. Dokąd zmierzają próby powiązania zagadki ciemnej materii z tropieniem cząstek supersymetrycznych? Czy przed naukowcami otworzą się nowe horyzonty? Może staną wobec kolejnych zagadek? Heroiczne poszukiwania ciemnej materii nie ustają. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Konsultacja naukowa dr Chris Belczyński. Czytał Piotr Borowiec.